Labirynt przykładowa rozgrywka. Tak, to jest poziom rozgrywka dla dwóch graczy, ale to może być oczywiście dla więcej osób, bo tu są jeszcze w zestawie piątki cztery, więc może być nawet sześciu graczy, a docelowo jak sobie weźmiemy jakieś nasze piątki typu kapsle czy tam jakieś inne zastępniki piątków, to nawet 35 osób może grać. Na każdej takiej planszeczce są dwa labirynty. Wygrywa się jak przejdę jeden z kółeczka do krzyżyka, wtedy obracam, zaczynam znowu od kółeczka i jak przejdę drugi, no to wtedy wygrałem. No to ja będę mówić uchem o wesem. Tak. To ja mówię, tu jest moja plansza, jeden w dół. Jeden w dół. Przesuń, tak, dół. Aha, bo ty mów twój dół, dobra. Jeden w dół i to co mówisz ty, to muszę zrobić, jeśli mogę to zrobić. Ja tutaj w dół nie mogę, bo mam mur. Teraz ja mówię, jeden w prawo. A ja nie mogę iść w prawo, bo bym wyszła z gry. Tak. Jeden w lewo, o właśnie, w lewo nie mogę powiedzieć, bo jest przeciwieństwo. Tak, mogłabym powiedzieć na przykład dwa w lewo, ale nie mogę być identycznej odwrotności, że nie można cofnąć ruchu przeciwnika. Ale w zamian na przykład możesz obrócić planszę. To ja obrócę planszę o 90 stopni w prawo. Ja też, ja mogę obrócić o 90 w prawo, ale nie muszę, bo obrót nie jest obowiązkowy, tylko ruchy są obowiązkowe. Tu był obrót, ja nie obracałem, teraz znowu mój ruch. Dwa w dół, raz, dwa. A ja nie mogę iść w dół, bo bym wyszła tu. Tak. To jeden do góry. Teraz tak, ja nie mogę zrobić, cofnąć w jeden w dół. Teraz sobie obrócę planszę. Obrócę sobie planszę o 90 stopni w prawo. Możesz, nie musisz. A ja sobie też obrócę. Ja też sobie obróciłam, bo mam tu więcej manewru, tak. Dobra, teraz mój ruch. Jeden w... Aha, nie obróciłem, twój ruch. To teraz ja jeden do góry. No nie mogę, bo mam mur. Jeden w lewo. A ja nie mogę pójść w lewo? No to jeden w prawo. Nie możesz, bo jest odwrotność ruchu. Tak, to jeden w dół. Ja nie mam, bo mi się kończy lepiej w tym miejscu. Jeden w dół, mi pasuje iść jeden do góry, ale nie mogę, bo jest odwrotność. Więc ja sobie obrócę planszę, a obrócę sobie na przykład 90 stopni w lewo tym razem. Ja nie obracam i idę jeden do góry. Jeden do góry, ja mogę iść jeden do góry, chociaż nie jest mi to specjalnie pasujące. Tak, ja musiałem iść jeden w dół, nie mogę, sobie obrócę o 90 stopni w lewo. Ja nie obracam i idę jeden w prawo. To jest też nie pasujące. Jeden w dół. Ja nie mogę, ale jeden do góry. Nie mogę. Z odwrotnością. No to obracam o 90 stopni w prawo. I jeden w prawo. Od razu utrudniam przeciwnikowi. Tak, zaraz robimy ostrość. Ty musiałabyś być jeden w lewo, ale nie możesz tego zrobić. To ja wybieram sobie dwa do dołu. Dwa w dół. Bo dwa też można wykonać, ruchy i tak. Trzy i cztery. To ja jeden do góry, bo tu nie jest odwrotnością. Jeden do góry, tak. To ja obrócę o 90 stopni w lewo. Ja nie obracam. Jeden w prawo. No i tak to mniej więcej tutaj wygląda. Jeden w prawo powiedziałem. Tak. Tak, no to reszta jest tutaj. Mi zostało w sumie trzy ruchy do przejścia do kolejnej strony. Ale oczywiście może to być więcej, bo może mnie tutaj przeciwnik, że powiem, cofnąć w jakiś sposób. Jak gra więcej osób, 3-4, no to każdy po kolei mówi swój ruch, to w ogóle jest zamieszane, niefajne ruchowe. Niektóre ruchy są nam pomocne, inne anty, że tak powiem, przeciwnie. No teraz powinno być tak, że ja powinnam pójść właśnie tu jeden w dół, co tu przeciwnik ja nie może pójść. Teraz ja dwa do góry, a ja tylko tutaj mogę może jeden do góry. I teraz tak, ja powinnam iść jeden w dół, żeby mi to pasowało do krzyżyka, ale nie mogę, więc obracam o 90 stopni w prawo. A ja mówię jeden w lewo, jestem na krzyżyku, tak. I zaczynam z drugiej planszy. Jak dojdę z drugiej planszy tu, to wygrywam. No a mi jeszcze tu zostało do krzyżyka troszeczkę do przejścia, tak? Dzięki.